Niecodzienna uroczystość, niecodzienna ulica, to chyba pierwszy raz nadaliśmy nazwę ulicy policjantowi zmarłemu 4 lata temu, inspektorowi Markowi Woźniczce. Był to taki bardzo wyjątkowy policjant, który, no jak wszyscy mówią, prawdziwy policjant. Zmarł bardzo wcześnie, w wieku 50 lat, nagle. Pełnił w Krakowie wiele funkcji, był kierownikiem komisariatu w Nowej Hucie i na Starym Mieście i był komendantem miejskim, potem pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego. Prowadził, nadzorował najcięższe sprawy medialne, takie jak sprawa bombera, kradzież napisu Abak na Chwraj w Oświęcimiu, czy tak samo kradzież ikon Nowosielskiego. Te wszystkie sprawy zawsze nadzorował, zawsze się starał policjantom pomóc. Nigdy nie dzielił ludzi na tych, którzy w pewien sposób mają takie czy inne poglądy na starych, nowych policjantów. Dla wszystkich był otwarty. To był szczególny człowiek, wyjątkowy człowiek. Człowiek, który budził szacunek, który darzył zaufaniem i on był darzony zaufaniem, a jednocześnie myślę, że jest to też taki ukłon dla nas jako policji ze strony społeczeństwa, ze strony radnych, którzy obdarzają nas zaufaniem za tą pracę, którą realizujemy.